rząd. Oni muszą się zaszczepić. Rozporządzenie skierowane do publikacji i obowiązkowe szczepienia medyków. Rządowe Centrum Legislacji podało datę. Rządowe Centrum Legislacji podało, że obowiązek szczepień dla przedstawicieli zawodów medycznych, farmaceutów i studentów medycyny wejdzie w życie 1 marca. Projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii został w czwartek skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Minister zdrowia podpisał w środę rozporządzenie o obowiązkowych szczepieniach dla zawodów medycznych. W związku z tym 1 marca 2022 rok. Każdy pracownik ochrony zdrowia będzie musiał udokumentować przejście pełnego szczepienia, poinformował rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Nieco ponad 2 miesiące na pełne zaszczepienie projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii został w czwartek skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Przewiduje on, że osoby wykonujące zawód medyczny, zatrudnione i realizujące usługi farmaceutyczne oraz studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego będą musieli nie później niż do 1 marca 2022 rok zaszczepić się szczepionkami przeciwko COVID-19 schematem podstawowym, 2 dawkami lub 1 dawką. Zależnie od charakterystyki produktu leczniczego danej szczepionki, w celu otrzymania unijnego cyfrowego zaświadczenia. Niedzielski, medycy dają dobry przykład pacjentom. Oznacza to, że do tej daty osoby wykonujące zawód medyczny, farmaceuci i studenci medycyny do 1 marca muszą zaszczepić się w pełni przeciw COVID-19. W związku z podpisaniem rozporządzenia o obowiązkowych szczepieniach w środę, 22 grudnia, minister zdrowia Adam Niedzielski napisał na swoim Twitterze: dziś podpisałem odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie. Medycy dają dobry przykład swoim pacjentom. #szczepimy się. Opracowanie: Harald Kittel.